Na terenie spółki Ekowisła w Słonówku znajduje się tymczasowy punkt schronienia dla bezpańskich psów wyłapywanych w gminie Świecie. Zwierzęta czekają w nim na nowych właścicieli. Od zawsze, można tak powiedzieć, kiedy zaistniał problem bezdomnych psów, no gmina Świecie w jakiś sposób chciała sobie poradzić, zabezpieczyć ludzi, zabezpieczyć te zwierzęta. No powstał taki punkt tymczasowego przetrzymywania, no jest on do dzisiaj. No psy wyłapywane są z terenu gminy Świecie, są tutaj przywożone, są pod nadzorem lekarza weterynarii, który ma podpisaną umowę z gminą Świecie na opiekę nad tymi zwierzętami. Po pewnym czasie są zaszczepiane przeciwko wściekliźnie. Od tego roku również zaczynamy proces sterylizacji i kastracji tych zwierząt, aby jakby proceder rozprzestrzeniania się, rozmnażania się takiego niekontrolowanego ukrócić, aby tych zwierząt bezdomnych nie było po prostu więcej. Następnie staramy się te zwierzęta jakby przywrócić społeczeństwu, czyli poprzez ogłoszenia dobrej współpracy z lokalnymi mediami. Chcemy znaleźć dla tych piesków nowe domy. Udaje nam się to tak w 50%. Każda osoba, która chciałaby adoptować psa, musi zgłosić się najpierw do siedziby Straży Miejskiej. Municypalni mają jasno określone zasady. Ubiegać się może każdy, kto ukończył 18 lat, czy jest osobą pełnoletnią, musi tą decyzję przemyśleć, bo to jest jednak obowiązek posiadanie psa. Musi stwierdzić, że ma warunki, w których może ten pies przebywać. Sporadycznie zdarzają się sytuacje, kiedy te osoby oddają zwierzęta z powrotem do schroniska. Bywały, ale to sporadyczne sytuacje, kiedy osoba do nas przychodzi, jest informowana o tym, że skoro bierze psa, bierze na siebie ten obowiązek, to powinien on być przemyślany. Tam była jakaś sytuacja związana z dziećmi, po prostu uczulenie dziecka, jakby wyższa konieczność, dlatego tego psa z powrotem odebraliśmy. Strażnicy planują zaprosić do współpracy wolontariuszy, którzy mają pomóc w opiece nad zwierzętami. Jeżeli chodzi o takie problemy związane z wyżywieniem, to tutaj akurat zabezpiecza to gmina Świecie, chociaż każda inicjatywa oddolna jest dobrą inicjatywą, na pewno będziemy ją popierali. Bardzo chcielibyśmy wejść w kontakt z jakimś wolontariatem, który pomógłby nam uspołeczniać te psy. Chodzi tutaj o możliwości wyprowadzania tych piesków, ponieważ one po pewnym czasie jakby zaczynają odzwyczajać się od ludzi, przyzwyczajają się do tej klatki i trudno im później jakby z powrotem akceptować ludzi. Losy czworonogów, które trafiają do punktu, są różne. Z reguły to są psy z ulicy. Kilka piesków jest takich, które po prostu były zabrane od właścicieli ze względu na to, że nie mogli sprawować już nad nimi konkretnie opieki ze względów zdrowotnych. Nie mieli rodziny, która mogła się zaopiekować tymi psami, ale to są pojedyncze przypadki. Pozostałe to są z reguły wyłapywanie tych psów z terenu gminy Świecie. O każdym wykrytym przypadku znęcania się nad zwierzętami jest informowana policja. Jeżeli chodzi o sytuację znęcania się nad zwierzętami, to jest przestępstwo. To już są sprawy, którymi zajmuje się policja, którymi zajmuje się sąd i on już orzeka kary w stosunku do tych osób. To już jakby nawet wykracza poza możliwości działania Straży Miejskiej.